Nikt przecież nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić jego sprzętu, jeśli pierwej nie zwiąże owego mocarza. Wtedy dopiero dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam, wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego, bo mówili, ma ducha nieczystego. Ewangelia według Marka, 3 rozdział 27 do 30 wersetu. Pan Jezus Chrystus użył dwóch przykładów, aby odrzucić absurdalne oszczerstwo, że wypędza demony poprzez księcia demonów. Z kolei w trzeciej przypowieści wyjaśnia fakty i w ten sposób ilustruje swoją moc. Tym mocarzem jest tutaj szatan, który jest nazywany księciem tego świata. Dom jest zatem obszarem, w którym szatan sprawuje swoją władzę. W tym przykładzie. Jednakże jest ktoś silniejszy od niego, Syn Boży, który wtargnął do obszaru szatana, związał go i ograbił. Podczas 40-dniowego kuszenia na pustyni stało się jasne, że diabeł ma związane ręce. Każdy atak, którym próbował obalić Syna Bożego, zupełnie zawiódł. Pan Jezus na każdym kroku, za każdym razem wychodził naprzeciw szatanowi za pomocą Słowa Bożego i w końcu szatan musiał odejść. Tak widzimy w Ewangelii Mateusza, 4 rozdział 10 do 11 wersetu. Za każdym razem, gdy Syn Boży wypędzał demony i w ten sposób uzdrawiał opętanych ludzi, szatan był pozbawiony mocy. Szatan był pozbawiany mocy. Pan Jezus odniósł największy triumf na krzyżu, gdy przez swoją śmierć pokonał diabła i rozbroił złe moce. Tak mówi nam Hebrajczyków, 2 rozdział 14 werset, i Kolosan, 2 rozdział 15 werset. Jakże łaskawy jest Bóg, że po dziś dzień przebacza każdy rodzaj grzechu. W tamtym czasie był tylko jeden wyjątek. Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Mianowicie, gdy ktoś przypisywał demonom jawne działanie Ducha Bożego w Chrystusie. Dlatego jest to bardzo poważna kwestia. Nie bluźnij przeciwko Duchowi Świętemu.